Witajcie. Dzisiaj odwiedziliśmy Wałbrzych. Znajduje się tutaj dość ciekawa budowla. Zapraszam na krótki film. To właśnie tutaj znajduje się budowla, powstała oficjalnie jako miejsce upamiętniające poległych na wszystkich frontach w walkach podczas I wojny światowej Ślązaków służących w niemieckiej armii. Mauzoleum zaprojektowane zostało na styl budowli wznoszonych kiedyś przez starożytne mocarstwa antyczne, takie jak Rzym, Egipt, Grecja. Budowę planowano już rok po przejęciu władzy przez NSDAP. Robert Tischler stworzył projekt, a w 1936 roku ruszyła budowa mauzoleum. Wielka inauguracja odbyła się w 2 lata później i w zasadzie ochrzczono tą budowlę jako świątynię SS. Oficjalnie mauzoleum, a nieoficjalnie Totenburg. Powstał jako miejsce ważnych uroczystości oraz przeróżnych, mistycznych, tajemnych, wręcz okultystycznych rytuałów, ściśle związanych z SS i III Rzeszą.
Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na inne moje produkcje. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.